Wiesz, tu by się przydało, wiesz, jakaś, żeby była jakaś, no, chorągiewka taka, wiesz. Ten, nie wiem, czy widać tutaj, że Polskę mam. Widać? Robert Magiera, prezes zarządu Space Forest spółka ZOO. Mieścimy się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym jeszcze, ponieważ firma już ma swoje lata, więc zamierzamy już niedługo jakby pójść na swoje. Tak? Obecnie prowadzimy projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego budujemy rakietę suborbitalną. Temat jest wyzwaniem sam w sobie i jest bardzo, bardzo szeroki, skupia wiele, wiele dziedzin. Taka dość interdyscyplinarne zajęcie, budowanie rakiety. Piszemy też oprogramowanie, nie sprzedajemy je, robimy wsparcie tego oprogramowania. Budujemy roboty, zajmujemy się automatyką przemysłową. Robimy projekty kosmiczne, czyli projektujemy i budujemy różne podzespoły, które znajdują potem zastosowanie na satelitach, które latają nad naszymi głowami. W tej chwili na przykład możemy powiedzieć, że zapraszamy wszystkich do eksperymentu gdyńskiego. Tam pokazujemy właśnie tutaj dzięki przychylności jak gdyby samego eksperymentu, ale wiadomo, że no to wszystko tutaj funkcjonuje w ramach tego samego parku technologicznego. Wystawiamy demonstrator naszej rakiety w skali 1:1. No jest to potężny, powiedzmy, latający model. Rakieta ta poleciała w styczniu zeszłego roku, w styczniu tego roku. Poleciała na wysokość 10 km po to, żeby zbadać podsystemy tej rakiety i jej aerodynamikę. Pokazujemy filmy z tego startu, no i to wszystko można, każdy gdynianin, tak, może jak gdyby przyjść do eksperymentu, no i obejrzeć jak gdyby tą rakietę, żeby zobaczyć, żeby zdać sobie sprawę, z jaką skalą my się w tej chwili mierzymy. Także to też jakby... Że jest takie miejsce, tak? Że można to na widok publiczny wystawić, żeby też no, społeczność nasza tutaj mogła się z tym zaznajomić. Znaczy ja nie umiem odpowiedzieć, jak to jest zarządzać firmą bez brata. Może tak trochę przewrotnie, no. bo od początku jakby współpracujemy razem. No, mamy zdecydowanie różne charaktery. Więc tutaj wydaje mi się, że poniekąd się uzupełniamy, a to, że współpracujemy razem, no zaleta jest jedna taka moim zdaniem kluczowa, że no mamy do siebie zaufanie. Pełne zaufanie. Tutaj po prostu to jest coś, co pomaga skupiać się na problemach, na rozwiązywaniu ich, a nie pilnowaniu, nie wiem, się między wspólnikami, czy każdy z nas. Nie wiem, pracuje równo, czy nie. No, no, nie mamy tego typu problemów, które mają... Dodam, że mamy jeszcze jednego wspólnika, żeby nie powstało mylne wrażenie, że tylko we dwóch jak gdyby zarządzamy firmą. Tak? Pozdrawiamy tutaj naszego wspólnika Jerzego, który... Ale poniekąd traktujemy go jako rodzinę. Jako rodzinę, dokładnie. Tak, i taką tutaj... atmosferę staramy się tutaj w naszej pracy mieć. No, powiem tak, dlaczego własna firma? Dlatego, żeby stworzyć sobie miejsce pracy takie, w którym będzie nam się dobrze pracowało. Nie zakładaliśmy tak naprawdę firmy ze względów na to, żeby stać się, nie wiem, bogatymi ludźmi, nie wiem, miliarderami, tak jak niektórzy dążą do tego, żeby tutaj znaleźć się na liście Forbesa. Nie o to nam chodziło. W pracy spędzamy połowę życia, lubimy pracować i chcieliśmy sobie stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy robić te rzeczy, które, nie wiem, lubimy, robić je tak, jak chcemy, a nie tak, jak na przykład szef korporacji każe.